Przyjechali do nas goście, witam wszystkich serdecznie. Przyjechali do nas goście Szymon z Tajlandii, Adam z Polski. No trochę jesteśmy na jedzeniu, jest Marcin z nami. Witam wszystkich. Marcin, witam wszystkich, jestem też ja. Tutaj na razie ziemniaki przyszły na takim, że tak powiem, rondlu. Smażymy, trochę mieszamy, żeby się nam nie przypaliły. No i będziemy dawać zaraz update'y, jak to tam będę przychodzić. O, już idzie kelnerka z kolejnym żarciem. Liusia. Fangru. Co się ma dosi? Niuro. A gdzie, że niuro? Łomę ja o Mifa. Mifa, ha. Tu jeszcze wołowina przyszła. Tutaj siedzą sąsiedzi. Kolejne jedzenie. Smażone jajko. Adam już jest, że tak powiem, nie w sztosie, bo żeśmy go przetrenowali. To nie w stanie. Nie, co? To jest wołowina. No, ale gotowa do jedzenia. Nie? No oczywiście, że gotowa. Tu się nic nie wrzuca, to nie jest kociołek. No. Szymon, opowiedz coś tutaj dla naszych widzów. Jak to jedzenie ci smakuje, jak w Chinach? Sos jest dobrze, jest dość ostro, ale w porządku, zwłaszcza z Tajlandii, no to w Tajlandii jest bardzo ostro. Tu jest tak ostro, także... Jak dla mnie w porządku, nie? Dobra. Adam? Ma inne poglądy. Ja po tym co wypiję, to nie mam ochoty ani jeść, ani pić. Ani rozmawiać. Nie, teraz rozmawiasz to mogę trochę, nie? Marcin? Bardzo dobre jedzonko. Jak nowi koledzy? W porządku. Jeden w porządku, drugi nie. Za mało znam, tak coś. Mówię, że w porządku. Nie, żartowałem, oboje są w porządku, oczywiście, nie? Jeden po prostu nie nadążył naszego tempa, ale... No ale to się zdarza każdemu, pewnie. Wszyscy są w porządku. A jeszcze tu mi kolega, muszę się pochwalić, ten kolega przywiózł mi z Polski taką dużą krowę wyborowej, także jak będziecie gdzieś w pobliżu, a macie ssanie, to zapraszam. Ja zaraz jadę do kantonu, także może jeszcze coś będę dzisiaj nagrywał. Nie żegnam się w każdym bądź razie. Może złoży się coś, jakiś dłuższy film. Pozdrawiam. Grillownicy jadą, zaraz się będą rozstawiać. Zbliża się 11 wieczór. O 11 na głównej ulicy będzie... ja wam kiedyś pokazywałem tam. W tym węże na grillu, czy coś w tych różnych odcinkach wam pokazywałem tą ulicę. Znaczy nie chodzi mi o tą, gdzie jestem teraz, tylko o tą główną, gdzie oni jadą tymi wózkami. Tam jest bilardownia, może kiedyś wam pokażę, tudzież inne szulernie, hazardownie oraz inne lokale, o których nie wspomnę, powiedzmy, bezpośrednio. Może ktoś się domyśli, a ktoś się nie wie, czego ma się domyślać, to nie będzie wiedział. Wszystkich tu znamy oczywiście, tak? Tutaj znamy, nawet zdarzało się, że ten bilardownie... tutaj to jedna grupa prowadzi, to my otwieraliśmy, zamykaliśmy, dają nam klucze. Jak nie mają klientów, dają nam po prostu klucze, idźcie, bawcie się i tyle, nie? Także później zamknijcie lokal, zacześnijcie i tyle. No, Adam, piwko? Pinie pierdol. Szymon, powtórz! Pinie pierdol! Dobra, dalej. No i widzicie? Wstydzi się człowiek kamery, pod presją kamery i nawet do tego przekonamy. Jak on nie płaci, to co sobie. Tak. Nie dość, że nie płaci, to jeszcze no, odmawia, tak? Nie podoba mu się, bo za tanie kupiliśmy. No. Tak. Może inaczej, ma honor, nie płaci, to odmawia, nie? Tak, pierdoliśmy, właśnie. No. Widzisz, aż muszę przeklinać na moim filmie przez ciebie. Żreć jak daje mi koniec, bo w domu tego nie ma. Dokładnie. Dokładnie.
Oczywiście wszystko żartem praktycznie, Adam w porządku, gościu. No jak wam mówię, przywiózł mi flaszkę. Trochę się tutaj, tak, że tak powiem, bardzo zaprzyjaźniliśmy, także pozwalamy sobie na pewnego rodzaju żarty. Jak przyjedziecie i będziecie tak w porządku jak Adam, przywieziecie tak dużą butelkę, to też sobie będziemy pozwalać na różne wzajemne żarty. A póki co muszę Adamowi tutaj nalać, bo jednak faktycznie go chyba złamaliśmy.